Czy to pana zdaniem jest przesądzone, że jeżeli PiS przyjmie ustawę, której projekt poznaliśmy, to pani sędzia Julia Przyłębska będzie następczynią? No tak się wydaje. Wydaje się, że tak paradoksalnie, że to jest pierwsza ustawa, w której PiS jasno mówi, o co chodzi. Chodzi o to, żeby mieć prezesa Trybunału Konstytucyjnego, chodzi o to, żeby mieć większość w Trybunale Konstytucyjnym, chodzi o to, żeby Trybunał Konstytucyjny był całkowicie zależny od prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Do tej pory słyszeliśmy o ustawach naprawczych, tych ustaw naprawczych było już trzy. Teraz jest z kolei postawiona sprawa bardzo jasno w tej ustawie. Chcemy mieć swojego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Chcemy, aby sąd konstytucyjny, aby władza sądownicza podległa była władzy wykonawczej, a właściwie władzy politycznej, bo Jarosława Kaczyńskiego. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.